Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych grzechów. Uważny czytelnik, który czyta razem ze mną kazanie na górze, dostrzegł zapewne, że ten fragment, który w tej chwili będziemy omawiali, jest wyjęty z tego schematu tych trzech reguł pobożności. On tak jakby łamie ten schemat, który jest rytmiczny i rozbudowuje tą środkową regułę pobożności dotyczącą modlitwy. Pamiętamy, że chodziło o to, żeby modlitwa nie była na pokaz. Jezus mówi o modlitwie w bardzo ciekawy sposób. Jest ona wprowadzona ostrzeżeniem przed wielomóstwem na modlitwie. Jezus używa tutaj słowa batalogein, to jest czasownik, który pojawia się w całym Nowym Testamencie, tylko w tym miejscu. W zasadzie nie wiemy, co oznacza. Jedni tłumaczą to jako paplać. Nie wolno paplać na modlitwie. Gdzieś tam wyczytałem, że chodziło dosłownie, ten czasownik oznacza zbieranie takich bardzo ciernistych gałązek krzewu, który nazywa się właśnie bata, które to zbieranie było taką czynnością udręczającą, zadręczającą. I tutaj przenośnia właśnie. Wielomóstwo, które Jezus wyjaśnia jako polilogia, czyli wiele słów. Wiele słów, za którymi stoi takie przekonanie, rzeczywiście taka pogańska logika, że należy narobić tych słów jak najwięcej i wtedy, kiedy ta ilość słów osiągnie jakąś krytyczną masę, wtedy ta łaska się przeleje i spłynie na człowieka. To jest pogańska logika, która w zasadzie nie potrzebuje Boga. To jest tak, jakby człowiek odnosił się do jakiejś magicznej siły. W relacji do magicznej siły nie muszę o nic prosić. Wystarczy, że znam szyfr, że znam hasło, tak? Że znam wtyczkę, którą mogę podłączyć. Wtedy płynie prąd. To jest pogańska logika. Jezus mówi: tak nie powinno być i przeciwstawia tej pogańskiej logice znowu i znowu napotykamy to, co jest najistotniejsze niemalże w kazaniu na górze. Tą świadomość, że jest Ojciec w niebie, który wie o mnie wszystko, wie, czego mi potrzeba, zanim Go poproszę. On mnie zna. I wydaje mi się, że odpowiedzią albo takim zastosowaniem konkretnym tych słów Jezusa jest ta forma modlitwy, którą można określić jako modlitwa oddania, jako modlitwa zawierzenia. Jak będziemy widzieli troszeczkę później w kazaniu na górze, to ostrzeżenie przed wielomóstwem nie oznacza, że człowiek może sobie podarować modlitwę, skoro ojciec wie, to po co się w ogóle modlić? Po co w ogóle prosić?
To, co później powie Jezus w 7 rozdziale, no, tak jakby dopowie tą kwestię, że nie chodzi o taką postawę. Chrześcijanin powinien dać modlitwie wystarczająco dużo przestrzeni i wystarczająco dużo miejsca. I kiedy na przykład modlę się różaniec, to nie jest to batalogei, tak? Nie jest to paplanie. Jeżeli jest to czas przeznaczony dla Boga, jeżeli jest to, są to te święte słowa, które wypowiadam nie po to, żeby się koncentrować na nich, ale po to, żeby utworzyć pewną przestrzeń duchową, w której jestem w obecności Bożej. Po to modli się. To jest modlitwa medytacyjna, po to modlimy się różańcem. I po tym wprowadzeniu następuje coś, co dla wielu komentatorów jest sednem i centrum całego kazania na górze. Niektórzy mówią, że właśnie ten fragment, którym jest Ojcze Nasz, ta modlitwa Ojcze Nasz, że to jest centrum, wokół którego układają się te wszystkie tematy kazania na górze. Czyli to, co jest do tej pory, rozdział 5 i połówka 6, i to, co jest później, czyli druga połówka 6 i rozdział 7, sprawiają, że są tak ułożone, że Ojcze Nasz jest absolutnie samym sednem. Jest to rzeczywiście niezwykła modlitwa. Jezus, ucząc uczniów tej modlitwy, tak jakby zaprasza ich w relację, którą sam ma do Ojca. Zaprasza ich, żeby oni mieli również udział w tej serdecznej, synowskiej relacji. Czyni ich jako swoich uczniów, czyni ich synami Ojca, który jest w niebie. Rozpoczyna się to Ojcze Nasz, rozpoczyna się tym słowem Pater, Ojciec, ale w tym słowie pobrzmiewa również to, co w innych fragmentach Ewangelii jest ukazane jako ta bardzo szczególna relacja Jezusa do swojego Ojca. Kiedy Jezus zwraca się do Ojca tym słowem Abba, dobry Ojcze, to nie jest jakiś wyraz zdziecinnienia, ale wyraz takiego totalnego zaufania. Ojciec, który stworzył mnie i który życzy mi jak najlepiej, który dał mi wolność i dlatego zaryzykował, można by powiedzieć, ale jednocześnie, który, powiedzmy to tak, chociaż brzmi to troszeczkę kolokwialnie, ale powiedzmy to, Ojciec, który kibicuje mi z wielką życzliwością, który mówi do mnie, twoje życie musi się udać. Ja w ogóle, mówi Ojciec do mnie, ja w ogóle nie biorę pod uwagę takiej ewentualności, żeby twoje życie się nie udało, żebyś mógł odrzucić wieczność szczęśliwą. I dlatego daję ci mojego Syna, mówi do nas Ojciec w niebie, i dlatego przez mojego Syna pokazuję ci zasady spełnionego człowieczeństwa. Pokazuję ci to, jak żyć, żeby osiągnąć życie wieczne. Mateusz mówi, Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, Ojcze nasz, nie Ojcze mój. To jest znowu wskazanie na wspólnotę. Na to, że nie można mieć Ojca w niebie, nie można mieć Boga prywatnie. Nie można mieć Boga, kiedy zazdrości się innym. Nie można mieć Boga tak jakby wyłącznie dla siebie. To jest Ojciec nasz. I zawsze trzeba brać również pod uwagę tych innych, którzy są wokół mnie. Ten Ojciec jest w niebie, a więc jest w rzeczywistości, która mnie przekracza. I dlatego nie doświadczam go w ten sposób, jak doświadczam rzeczy. A jednak jest blisko. Myślę, że to jest najtrudniejsze dla wielu wierzących. Ta relacja pomiędzy blisko i daleko. Ten Bóg, który jest obiecany nam jako Bóg bardzo bliski, a jednocześnie ten Bóg, którego w żaden sposób nie możemy objąć, chwycić, włożyć w jakieś schematy, ścisnąć w jakieś gorsety, w jakieś klatki. Absolutnie nie. Bóg się nam wymyka, jest w niebie. I potem następują trzy prośby. Prośba o uświęcenie imienia, prośba o przyjście królestwa i prośba o to,
aby wola Boża spełniała się na ziemi tak, jak się spełnia również tam, w rzeczywistości Bożej. Te trzy prośby wskazują w zasadzie na to samo. To są prośby o to, aby ta Boża rzeczywistość, to królowanie Boga w tym świecie rzeczywiście się rozpoczęło. I ono się może rozpocząć, jak powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach, jedynie przez ludzkie serce. Bóg nie chce działać w inny sposób. Mógłby, oczywiście, że mógłby. Ale nie chce działać w inny sposób. Chce działać przez ludzi. I dlatego od początku historii zbawienia działa właśnie w ten sposób. Bóg wchodzi w dzieje narodu wybranego poprzez to, że powołuje sobie jednego człowieka, Abrahama. I w następnych, kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, jak bardzo mocno Bóg ryzykuje, powołując ludzi, jak bardzo ci ludzie czasami okazują się absolutnie niezdatni. Wtedy Bóg tak jakby podejmuje następną próbę i podejmuje następną próbę po to, żeby ludzkie serca, które są mu oddane, wprowadzały ten Boży porządek w świat. I to jest właśnie prośba o to, żeby od mojego życia się zaczęło, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, żeby ode mnie rozpoczęło się królowanie Boga, Bazileja, to królowanie, które nie jest przestrzennym królestwem, ale jest obecnością Boga w świecie poprzez ludzi, którzy są mu oddani. I dopiero później, i dopiero po tym, po tej pierwszej prośbie, następuje prośba o chleb. Prośba o chleb, która nie jest banalna. Ona oczywiście musi być na swoim miejscu. Chleb codzienny, o którym jest tutaj mowa, to oczywiście symbol wszystkich naszych potrzeb, tych potrzeb, które pochłaniają większość z naszego codziennego zaangażowania. Tak? Dopiero teraz. I mamy obietnicę, że jeżeli one są właśnie na tym miejscu, czyli nie na pierwszym miejscu, nie jest tak, że ojcze, daj mi mój chleb, bo bez niego będę głodny. Jak się nasycę, jak zaspokoję moje aspiracje, jak zaspokoję moje ambicje, możemy pomyśleć o Twoim królestwie i możemy pomyśleć o świętowaniu Twojego imienia, o święceniu Twojego imienia. Nie, odwrotnie. W tej modlitwie o chleb pojawia się ciekawe słowo, słowo epiuzios. Tłumaczymy go jako słowo powszedni, chleb powszedni. To jest po prostu chleb na dziś. Chleb na dziś. Jutro znowu poproszę i znowu otrzymam. To nie jest prośba o kontener chleba, który mi wystarczy na 2 miesiące. To jest prośba o chleb na dziś. Dzisiaj zadbaj o mnie. Dzisiaj zadbaj o mnie. Dzisiaj potrzebuję tego chleba. Nie mam nic innego, tak? Jutro znowu poproszę. Później następuje modlitwa o prośba o przebaczenie win. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, naszym winowajcom. Prośba o to, żeby Bóg przebaczył tak, jak my przebaczamy. Jest tu pewna symetria. Nie oznacza to, że Bóg będzie przebaczał dopiero wtedy, kiedy my przebaczymy. Raczej jest mi przebaczone, doświadczyłem Bożego przebaczenia i dlatego z całą oczywistością przebaczam. Wrócimy do tego za chwilę, opisując i zastanawiając się i medytując te ostatnie dwa wersy, które są po modlitwie Ojcze Nasz. Ale jeszcze zaglądnijmy do tego wersu, do tej prośby, która jest mocno dyskutowana właśnie w obecnym czasie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, tak jest w moim tłumaczeniu, ale nas zbaw ode złego. Właśnie
Takie jest tłumaczenie, które dzisiaj zyskuje, można by powiedzieć, rację bytu. W naszej modlitwie codziennej mamy nie wódź nas na pokuszenie. I pojawia się to pytanie, czy Bóg w ogóle może wodzić kogoś na pokuszenie? Oczywiście nie i wiemy, jak bardzo Biblia kładzie na to nacisk. Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. Czytamy w pierwszym liście Jana. I to przekonanie, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Jezus powie kiedyś o szatanie, nie ma on nic swojego we mnie. Nic swojego we mnie. Bóg nie może wodzić na pokuszenie. Ale są takie etapy życia, w których mój wzrost zależy od tego, czy wytrwam w konfrontacji z pokusą. Mateusz, który mówi właśnie o tym, który w ten sposób pokazuje słowo Jezusa, nie ma żadnego problemu w tym, żeby w czwartym rozdziale, kiedy mówi o kuszeniu Jezusa, żeby na początku powiedzieć, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Duch wyprowadził, bo ten etap życia nie był do ominięcia. A zatem mogą być takie etapy życia, kiedy Bóg mówi, dobra, stare spodenki, które nosisz, są już za ciasne, musisz sobie uszyć nowe. I to przejście od starego do nowego wiedzie przez pokusę. I wtedy ta prośba jest rzeczywiście właściwie sformułowana. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie dopuść wtedy, kiedy zadecydujesz, że musimy przejść przez tą życiową niepogodę. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I wreszcie ten ostatni fragment, który dotyczy znowu przebaczenia. Mówiliśmy już o tym, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Ten fragment troszeczkę nas tak jakby trochę irytuje i sprawia, że zastanawiamy się, czy dobrze zrozumieliśmy Jezusa. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom i Ojciec przebaczy, jeśli nie przebaczycie i Ojciec nie przebaczy. Czy to rzeczywiście jest tak, że Ojciec czeka z przebaczeniem dopiero, kiedy ja przebaczę? Wiemy z dalszej części Ewangelii Mateuszowej. Mamy w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza przypowieść o nielitościwym dłużniku. Przypomnijmy ją sobie, nie będziemy ją teraz czytali, ale przypomnijmy ją sobie. Oto przychodzi do króla ktoś, kto jest mu winny no, bajeczną sumę, 10 tysięcy talentów. To są miliony. Tak? I jest po prostu zdemolowany. Nie może i w zasadzie nie tylko teraz nie może, tak? Ale nie będzie mógł nigdy oddać. I prosi o przebaczenie, prosi o darowanie win. I król lituje się nad nim. Mówi, okej, te miliony, są ci darowane, masz czyste konto. I ten człowiek wychodzi niesamowicie uszczęśliwiony i niesamowicie, można by powiedzieć, wolny, tak? I spotyka swojego dłużnika, który jest mu winny jakiś drobiazg, jakąś stówę, jakiś tysiąc. I domaga się zwrotu. Domaga się zwrotu. I to domaga się w taki sposób, że mimo, iż ten winowajca prosi go, wybacz mi, słuchaj, daj mi jeszcze trochę czasu, ja ci na pewno wszystko oddam. Ten oczywiście nie chce, wszystko opiera się o sąd. I wtedy ta cała sytuacja jest doniesiona do tego króla. No i wtedy król go woła i mówi, słuchaj, co to za zachowanie? Co to za zachowanie? Przebaczono ci miliony, darowano ci miliony, ty nie mogłeś darować stówy, nie mogłeś darować tysiąca? I przez pryzmat tej przypowieści musimy patrzeć na to słowo. To słowo dotyczy kogoś, właśnie tego takiego dłużnika, kogoś, komu darowano, kogoś, kto przyjął przebaczenie grzechów, którego sam sobie nie jest w stanie dać. Kogoś, komu darowano
można by powiedzieć, zaoferowano wieczność komuś, kto mocą krwi Chrystusa doznał przebaczenia grzechów. I ten ktoś nie przebacza. Ten ktoś jest nielitościwym dłużnikiem. I ten akt nieprzebaczenia, mimo że doznałem przebaczenia, w zasadzie wyłącza mnie od Bożego przebaczenia. Ja sam siebie wyłączam. Ja sam czynię się niegodnym przebaczenia i niezdolnym do przyjęcia Bożego przebaczenia.